Powiedzmy Szymon Orzoł, Marcel Piersa. Naprawdę mocna ekipa tych młodych wilków ostrołęckich. Już tak naprawdę z wielkimi sukcesami. Walczący w barwach Silesian 2 i Dzinki Kaliszowskie, Mateusz Siuda! I jego rywal w narożniku niebieskim, 21-letni młodzieżowy mistrz polski Kitlaj, brązowy medalista Puchar Polski, broniący bar Ostrołęckiej Fight Academy, Wiktor Dumowski! Ring wolny, runda pierwsza. No to zobaczmy. Ostro zaczął Dmuchowski. Nawet bardzo ostro podopieczny Arka Ludwiczaka. No jak na razie jeszcze nie pozwolił wyprowadzić żadnej skutecznej akcji swojemu oponentowi. Świetnie składa te ciosy i kopnięcia w kombinację. Młodzieżowy mistrz Polski w Formule K1. Jest latające kolano, trafił tam, odskoczyła głowa zawodnika z Piekar Śląskich. Wydaje mi się, że przyda się te kilka sekund Siudakowi, aby troszeczkę odgryźć się Dmuchowskiemu. No świetnie, na razie bezbłędny Wiktor Dmuchowski. Pytanie, ile jest w stanie wytrzymać w takim tempie? No i zdając Wiktora, jego poprzednie walki, to całą walkę. Całą walkę? Całą walkę. Jest naprawdę, jeżeli nie najlepszy, to jeden z najlepszych zawodników tej kategorii wiekowej, wagowej. Jest w końcu odpowiedział czymś Siudak, był Midel. Tam chyba problem z polą kiku. Coś tak. Oj. Wydaje mi się, że to dziwnie spłynął nam Mateusz Siudak nie będzie w stanie kontynuować pojedynku. Tak, dziwnie nam spłynął Mateusz Siudak. I chyba niekoniecznie jest to zamroczenie po ciosie na głowę bardziej. Coś może tam jakoś po prostu albo z opóźnieniem, coś z błędnikiem, z wagą. No coś jest nie tak. No tutaj sędzia oczywiście przytomnie wzywa od razu ekipę medyczną. Co nie pozostawia nam oczywiście wątpliwości, że bezbłędny był Wiktor Dmuchowski w tym pojedynku. No flawless victory, niczym Mortal Kombat podopiecznego Arka Ludwiczaka. No fenomenalnie, fenomenalny to jest ten młody chłopak. Szanowni Państwo, spieszę ogłosić, że po jednej minucie pierwszej rundy przez knockout zwycięża Wiktor Dmuchowski! Szybkie rozwiązanie i knockout w pierwszej rundzie. Wiktor Dmuchowski zwycięża nad Mateuszem Siudakiem w co-main evencie dzisiejszej gali. Nagrody wręczają wiceprezydent miasta Ostrołęka, pani Anna Gotwowska oraz prezes Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Społecznego, pan przewodniczący Łazewski. Wielkie pozdrawia.